Krok do przodu. To podcast dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem zmian. Niech Wam się przyda w zespole, w firmie i we własnym życiu. Nagrania i materiały znajdziecie na okrokdoprzodu.pl. Przyjemności i odkryć życzę. Monika Hutnik. Moi drodzy, dzieje się. Dzieje się to, że nagrywam pierwszy podcast. Jestem tym bardzo podekscytowana i ogromnie cieszę się, że możecie mnie usłyszeć i że to się wreszcie wydostaje. Jaki jest mój cel na ten podcast? Nie tylko na ten jeden odcinek, tylko pomysł na całą tą serię O Krok do Przodu. Ten cel to jest, prost mówiąc, uczenie się. Uczenie się dla ludzi, którzy pracują w obszarze zmiany w organizacjach. Czy wy pracujecie, tak jak ja, jako konsultant, trener, coach w takich rolach rozwojowych, czy wy pracujecie w HR-ze, czy pracujecie jako menedżerowie, być może jesteście na przykład Scrum Masterami, Agile Coachami, albo może jesteście menedżerami jakości. Wszystkie te osoby mają taką funkcję wprowadzania czegoś nowego w organizacji i czasami dopilnowywania, żeby to nowe się tam osadziło. I to jest po prostu fantastyczne. Jednocześnie w świecie dużych organizacji tak dużo jest wątków, tak dużo się wszystko zmienia, tak bardzo się wszystko zmienia, że trudno być kompetentnym we wszystkich obszarach, o których się słyszy. I po jakimś czasie, na przykład zwłaszcza osoby, które mają już spore doświadczenie, mogą się krępować, zapytać, a co to jest ten Agile, albo a co to jest tam to MBTI, a czym się różni od czegoś tam innego narzędzia na przykład. Więc po to jest ten podcast, żeby nie trzeba było się wstydzić i kogoś pytać, tylko żebyście mogli to sobie włączyć, posłuchać i się dowiedzieć i czuć się zorientowani, czuć, że jesteście o krok do przodu, bo jeżeli chcecie wprowadzać zmiany w waszych środowiskach, w organizacjach waszych klientów, w organizacjach, w których wy pracujecie, no to potrzebujecie po prostu wiedzieć troszeczkę więcej, żeby ludzi za sobą pociągnąć, żeby to robić z głową, żeby czuć się kompetentnie też w tej roli. Czyli taka jest moja intencja. Ja na początku myślałam, że będę nagrywać więcej sama, ale przyznam się Wam, że na razie nie przełamałam się i nie umiem za bardzo mówić po prostu do mikrofonu, ale umiem mówić do drugiej osoby i dlatego cieszę się od razu na gościa, którego udało mi się jako pierwszą osobę zaprosić. Ale najpierw Wam jeszcze powiem troszkę o kontekście. Ja najwięcej pracuję dla dużych organizacji. To są takie międzynarodowe korporacje, których językiem codziennym jest język angielski. Najczęściej pracuję w obszarze wspierania międzynarodowych zespołów, liderów tych zespołów na różnych szczeblach, od najniższego do najwyższego, w obszarze wprowadzania zmiany na tym czy tamtym poziomie. Ogólnie ten obszar, w którym ja pracuję, nazywa się Learning and Development, czyli uczenie się i rozwój. No i w tym obszarze będziemy się kręcić. Ten obszar, on nie dzieje się jakby sam. On się dzieje w otoczeniu pewnej zmiany systemowej, pewnych działań systemowych. Czyli na przykład koniecznie musimy wiedzieć, co to jest WUKA, co to jest Agile. Wszystkie te rzeczy, które dzieją się teraz na bieżąco w firmach, potrzebujemy wiedzieć, żeby wprowadzając zmiany polegające na rozwoju ludzi, no robić to z głową i w osadzeniu o realia biznesowe. Także drodzy menedżerowie i drogie HR-y, nic nie szkodzi, że być może niektórzy z Was nie mają wykształcenia w jakimś tam określonym obszarze biznesu. Zresztą być może jak studiowaliśmy, to nie było tych rzeczy po prostu. Ja wiele rzeczy uczę się na bieżąco. No i niech ten podcast się ku temu przyda. No a teraz czas przedstawić już pierwszego mojego gościa. Moim gościem jest Katarzyna Romanowicz. Będę mówić na nią pieszczotliwie Kasia, dlatego że znamy się od lat, pracujemy razem też dla firmy Etta Leadership and Culture, która jest patronem dzisiejszego odcinka. Kasia pracuje jako konsultant, jako trener, jako coach. Bardzo rozmaite to są role. Pracuje z różnymi szczeblami organizacji i jest to jedna z lepiej wykształconych osób, jakie znam, nigdy nie poprzestawająca na takim status quo, ale ciągle widząca dla siebie nowe obszary do rozwoju, nowe obszary do zgłębiania i za to ja mam dla Kasi ogromny szacunek, nie tylko za jej kompetencje w pracy z klientem, ale też za taki ciągły napęd do uczenia się. Ciekawostka może też być taka, że Kasia jest członkiem Mensy, czyli sami sobie już możecie dopowiedzieć, że jest to nie lada tęga głowa. No to posłuchajcie, przygotowałyśmy dla Was odcinek o tym, jak pracuje się z międzynarodowymi klientami w IT, czyli w takim obszarze, gdzie pracujemy nieraz i który sama też bardzo lubię. No a ten odcinek, może on jest taki troszeczkę bardziej lightowy, ale mam nadzieję, że Wam będzie przyjemnie go słuchała.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda kontakt z międzynarodowym klientem w IT, czyli w rynku i w branży, z którą bardzo dużo pracujemy. I rozmawiam dzisiaj z Kasią Romanowicz. Tak, rozmawiamy o międzynarodowym kliencie IT, a właściwie o wielu różnych klientach z różnych narodów, z różnych kultur w kontekście IT. Ja jestem bardzo podekscytowana faktem, że to nasz pierwszy podcast. Także przecieramy szlaki. Dobrze. Okej, ale mamy nadzieję, że przyda się to Wam do słuchania i przygotowałyśmy też kilka takich ciekawych case'ów i opowieści. Wszystkie są związane z naszym doświadczeniem, z naszych projektów. No i ta najbardziej ekscytująca część, jaka jest, to jak to jest na spotkaniach face to face, jak spotykasz tego klienta na żywo. No to tutaj mi przychodzi do głowy przykład takiego naszego klienta, dla którego kiedyś robiliśmy dość spory projekt. No i tam uczestnicy projektu, uczestnicy szkolenia opowiadali mi, wszystko jest okej, wszystko jest wspaniale, ale kontakt face to face z Francuzami, to nas kompletnie rozwala. No więc jak zaczęłam pogłębiać, o co chodzi, no to mówili o tym, że to nie tylko to, że Francuzi mówią po francusku między sobą, ale też, że wydają się bardzo z jednej strony stonowani na początku spotkania, a później bardzo, bardzo ekspresyjni, zwłaszcza pomiędzy sobą i też wyrażający różnymi bardzo ekspresyjnymi minami to, że im się jakiś pomysł nie podoba. Więc a jakieś pokrzykiwania się zdarzały? Pokrzykiwania i po francusku, ale no niestety nie możemy tego pokazać na podcaście, ale jest coś takiego, na co Francuzi mówią le gros yeux, czyli taka mina pod tytułem o czym ty w ogóle mówisz do mnie, człowieku? Kasia nie? Robi teraz taką minę kamienną, szeroko otwarte oczy. Jak sowa taka. Tak, takie coś. Czyli zgroza ogólnie. Tak. Le gros yeux, tak? Takie coś. Kasia jest, mówi po francusku, tego jeszcze jest, nie wiecie. Jest też taka mina typu możesz ją teraz opisać. O Boże, takie ramiona do góry i takie coś, ale o co kaman, o co chodzi w ogóle? Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę, że Francuzi generalnie, pamiętajmy tutaj też o tym, że jak rozmawiamy o tych różnych klientach pochodzących z różnych kultur, to mówimy o takich przedstawicielach, na których zresztą akurat tak się złożyło, trafili nasi klienci, którzy są w jakiś sposób typowi dla tej kultury. Być może zdarza się też stonowany zupełnie i z kamienną twarzą Francuz. Ja znam jednego. Naprawdę? On jest chyba trochę pod jeszcze innym wpływem kulturowym, no ale dobra. W każdym razie można się poczuć przerażonym, nie? No bo taka wielka ekspresja to trochę tak, jak się trafia do jakiejś włoskiej rodziny, która się przekrzykuje i się myśli, że się zaraz pozabijają. A jak się Polacy czują wtedy na tych spotkaniach? Co ci opowiadają ludzie z IT? Przychodzi mi na myśl takie anglojęzyczne słowo, jakieś pewnie inne, ale overwhelmed, czyli tacy przytłoczeni, tacy zagrożeni też trochę, tacy też wykluczeni trochę z tego spotkania, bo nie dość, że Francuzi mówią po francusku, to jeszcze z tymi wielkimi minami, które się wydają nam przesadne. Nie jesteśmy tak ekspresyjną kulturą jako Polacy, jak Francuzi. No i tutaj mówią o tym, że warto się zorientować, że to tak jest, bo też się podnosi ciśnienie. Wydaje się, że to jacyś niezrównoważeni zupełnie emocjonalnie są ci ludzie i tak dalej. Nie, to jest pewien sposób ekspresji. Ja z kolei pracowałam dla klienta z zupełnie innego obszaru kulturowego i to przedstawiciel kultur skandynawskich, Szwecja. O, to jak się spotkali z Francuzami, to w ogóle by było. Tutaj relacje z tych spotkań są zupełnie odmienne, a przede wszystkim ta kultura spotkań. W kulturze szwedzkiej jest taki zwyczaj, że wszystko omawia się na spotkaniach po to, żeby ludzie, którzy biorą udział w tym całym procesie, byli maksymalnie dobrze poinformowani i mieli maksymalnie dużą możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co w danym projekcie jest ważne. Każdy musi mieć równe szanse. Tak jakby każdy musi mieć dobre szanse, dokładnie tak jak mówisz. I dla polskich inżynierów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że przede wszystkim koncentrują się na tym, żeby robić swoją robotę, po prostu siedzieć przy komputerze i tworzyć oprogramowanie. Ta ilość spotkań była totalnie przytłaczająca. Słyszałam szereg przypadków takich, gdzie ludzie rezygnowali z pracy w tej firmie, albo nawet nie zgłaszali się do pracy w firmie takiej z kapitałem szwedzkim, ponieważ jakby ta wizja tych niekończących się spotkań była
jakby w perspektywie naszych inżynierów IT równoznaczna z marnowaniem czasu na rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Zbędne. Mhm. Tak, tak. No i oczywiście dodatkowo odwrotna niż u Francuzów temperatura tych spotkań, czyli spotkania bardzo stonowane, gdzie często było się trudno domyśleć, co Szwedzi mają na myśli. Tak, bo trudno wyczytać z mowy ciała, która jest bardzo taka zawężona. Bardzo zawężona. No i teraz w sumie przychodzi mi do głowy taka myśl, że wiesz, tak jak nam jest trudno tych Szwedów odczytać, nie? Co oni sobie myślą, bo jakby ta ich, ten poziom ekspresji jest taki znikomy, to tak samo tym Francuzom chyba nas jest trudno odczytać, nie? Że tak nie machamy tymi rękami, nie robimy tego, jak ty mówisz, le grozie. Może tak będzie, albo Szwedzi sobie też myślą o Polakach coś podobnego, jak na Francuzach, nie? Że ciągle podgrzewamy atmosferę na spotkaniach. Tak, tak, okazujemy zniecierpliwienie i tak dalej. Tak, no ale to... tak naprawdę w tym kontakcie w IT rzadko masz tego klienta face to face, bo jeżeli to jest klient międzynarodowy, to najczęściej jesteś z nim w kontakcie przez maila. Tak, czyli... albo przez jakiś komunikator. Dokładnie. No i też często jest to klient dosyć odległy nawet geograficznie. Tak, tak. Więc wtedy to też warunkuje to, że kontakty są przede wszystkim wirtualne i w dużej mierze mailowe. A czy nie jest łatwiej, jak z tym klientem korespondujesz po angielsku? Wiesz, on dobrze rozumie ten język? No i tu jest pewna pułapka. Chodzi sobie gdzieś po internecie taki slajdzik, what the British say. Kolejna kolumna jest what the British mean i trzecia kolumna jest bodajże what the Dutch understand. Czyli kojarzę to. Czyli co mówi Brytyjczyk, co Brytyjczyk ma na myśli, a co rozumie Holender. Ale mniej więcej to samo, co Holender może zrozumieć Polak. I tutaj przychodzi mi na myśl przykład też takiego zespołu pracującego z klientem brytyjskim, gdzie cała wielka afera się rozpętała po tym, jak jeden z inżynierów po wysłaniu propozycji jakiejś zmiany w funkcjonalności otrzymał odpowiedź: this sounds interesting, maybe you could reconsider your proposal with some other options, czy coś takiego. Generalnie chodziło o to, że po polsku mówiąc to brzmi interesująco, a jednocześnie czy mógłbyś wziąć jeszcze raz pod uwagę jakieś inne opcje. No więc generalnie inżynier to potraktował, że ten pomysł jest w porządku, tak, no, który on przedstawił, bo brzmi interesująco. No, zrobił reconsider other options, czyli w bardzo małym zarysie przedstawił coś innego. No i to też trwało trochę czasu, no bo się do tego przygotowywał. W międzyczasie okazało się, że ten pierwszy pomysł zupełnie się temu klientowi brytyjskiemu nie podoba. Mm-hmm. Prawda? Czyli, że to this looks interesting, czy tam sounds interesting, to było mniej więcej to samo, co powiedzenie, no to kompletnie nie jest dobry pomysł. Więc zupełnie tego w ten sposób nasz inżynier, bohater tej opowieści, nie zrozumiał i później jeszcze przekonany, że to jest dobre, jeszcze brnął w to rozwiązanie, więc to później tak eskalowało, bo było coraz więcej tego, że on podkreślał, to rozwiązanie jest dobre. Brytyjski klient coś w rodzaju this looks interesting, jeszcze bardziej. I to tak trwało przez jakiś czas, aż nastąpiło jakieś opóźnienie w projekcie z tego powodu. No i to już była w ogóle trudniejsza sytuacja. Czyli w tej komunikacji z Brytyjczykami w sumie im bardziej ten język pisany, ten mail jest taki, jak to powiedzieć, gładki, could you please, possibly, might i te wszystkie takie te... Poduszki słowne. Poduszki słowne, właśnie, to tym bardziej ta sprawa jest już napięta i wrażliwa. Dokładnie. To dla nas jest zupełnie nieoczywiste z perspektywy naszego języka. Zupełnie jest to nieoczywiste. Z drugiej strony czasami jesteśmy też traktowani jak gburzy, pisząc w bardzo dużym skrócie po angielsku i też traktowani troszkę bardziej z góry, co powoduje, że znowu jest więcej tych poduszek słownych przy traktowaniu z góry i wszystko się nakręca. Także tutaj ważne jest takie wzięcie tego pod uwagę po prostu, że te gładkie słowa to niekoniecznie oznaczają, że jest wspaniale, tylko mogą oznaczać coś wręcz przeciwnego. Przychodzi mi do głowy taka prezentacja, którą kiedyś opublikowałam na LinkedIn, chyba SlideShare, to się nazywa. Aha. I ona miała tytuł Why are Polish people so rude?
No dlaczego właśnie. Polacy są tacy nieuprzejmi, nieuprzejmi na tej zasadzie. I wiesz, ona miała setki obejrzeń po prostu. To była jakaś mega dyskusja wokół tego posta. No, to po prostu był jakiś ja byłam zdumiona tym, jak ten temat się okazał gorący, bo okazało się, że dla bardzo wielu narodowości ten kontakt z nami jest odbierany jako no właśnie taki nieprzyjemny, niegrzeczny. I dużo, dużo wynika z samego języka angielskiego. Tak. To jakby ze struktury. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do tego, żebyście sobie tam zajrzeli, czyli luknęli, korzystając z tego, że mówimy po angielsku. No ale czasami nie chodzi tylko o język. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy jesteście z tym klientem w kontakcie mailowym, klient odpowiada, wy załączacie kolejne osoby, odpowiadacie klientowi, klient załącza następne kolejne osoby, tworzy się łańcuszek, w którego trakcie już mniej więcej 20, 25 osób, 30 osób znajduje się w CC. Tak naprawdę każdy znajduje się już w kopii maila, kto mógłby się znaleźć, a nawet jeszcze więcej osób. Oczywiście jest to cały zespół, menadżerowie, góra, aż w końcu dochodzi to do poziomu jakiejś totalnej eskalacji, a nadal nie wiadomo, o co chodzi. To jest taki przykład komunikacji z klientem z Indii. Jeśli kiedyś pracowaliście z klientem z Indii, to wiecie, że no, to jest taka niestety rzeczywistość i ona wynika właśnie z tego, że nie znamy tych różnic kulturowych, a bezpośrednia przyczyna tworzących się łańcuszków jest taka, że w kulturze indyjskiej te rzeczy, które są problematyczne, załatwia się nie przez maila, tylko, że tak powiem, na gębę, albo bardziej się omawia to najpierw indywidualnie, a dopiero potem w komunikacji mailowej się to tak jakby, nie wiem, konsumuje, można tak powiedzieć. Tak, że to jest takie dopięcie, taka podkładka, no dodatek tak naprawdę. Dokładnie coś takiego, czyli to, co u nas się wydaje takim najlepszym sposobem rozwiązywania problematycznych sytuacji i uzyskiwania transparencji i klarowności względem tego, co klient chce, a co klient uzyskał, to w przypadku pracy z klientem hinduskim zupełnie nie działa. Na dodatek te zespoły, z którymi pracowaliśmy, dla których klientem były firmy czy osoby z Indii, narzekały na strasznie duże ciśnienie. Na przykład w jednym z zespołów klient nie był w stanie zrozumieć, dlaczego polscy informatycy, przepraszam, deweloperzy, dlaczego polscy deweloperzy nie pracują w godzinach takich jak 19 czy 20. Otóż w kulturze hinduskiej jest zupełnie normalne, że jak klient wymaga, to się wtedy siedzi dla tego klienta w dowolnych godzinach, a coś takiego, że tutaj by trzeba było zapłacić za nadgodziny, że jest kodeks pracy, że to jest jakoś rozliczane i że w ogóle ludzie nie są chętni na to, żeby w niektórych projektach tak pracować, to się temu klientowi nie mieściło w głowie. No to były bardzo duże trudności. Dopiero kiedy osoba odpowiednio wysoko postawiona w polskiej firmie porozmawiała z osobą, z odpowiednio wysoko osobą postawioną w tej firmie klienta z Indii, to dopiero ten temat udało się troszeczkę załagodzić. Czyli tutaj zobaczcie, wchodzimy w coś takiego jak ten, kto rozmawia z kim, że tak, te sprawy załatwia się na samej górze. Ale ostatnio słyszałam taki case, czy zwróciła się do nas firma z takim case'em, że mają klienta ze Stanów i ten klient im robi tak niezwykłe ciśnienie, że no, wręcz nie do wiary robiliśmy diagnozę tej sytuacji. Okazało się, że wprawdzie firma jest ze Stanów, ale ta firma jest obsadzona Hindusami, którzy wcale nie są emigrantami trzeciego pokolenia w Stanach, imigrantami trzeciego pokolenia w Stanach, tylko są to Hindusi, którzy po prostu bardzo dużo pracują w IT i z tego Bangaloru i z innych miejscowości poprzyjeżdżali do Indii, robiąc naprawdę fantastyczne kariery w IT, obstawiając duże stanowiska. Czyli chociaż teoretycznie klientem polskiej firmy była firma amerykańska, to obsadzona przez Hindusów. Obsadzona przez Hindusów. I w tym momencie nie mówimy o współpracy z Amerykanami, tylko mówimy o współpracy z Hindusami. Zawsze warto to sprawdzić, z kim się pracuje. Tak, tak, bo tutaj nie mam jakiegoś dużego przypadku na ten temat, ale też przypomina mi to historię, jak uczestnicy jednego z moich szkoleń opowiadali o tym, że myśleli, że współpracują z Niemcami, a tak naprawdę większość z nich to byli Turcy i to właśnie w pierwszym pokoleniu, co też powodowało, że na przykład punktualność, no to nie była ich najmocniejsza strona.
Tak, także to są te kwestie związane z taką bieżącą komunikacją. No i na to w ogóle nakłada się język. O, język to duża kwestia. Język z jednej strony takie kwestie, że nie zawsze ta druga strona się przyzna, że czegoś nie do końca zrozumiała. Z drugiej strony też czasami nam może być w tej roli trochę głupio dopytywać klienta, co on tak naprawdę powiedział, jak powiedział to z jakimś akcentem, którego nie rozumiemy. No a trzecia kwestia to, wracając do naszych rzeczonych Francuzów, niekiedy trzeba się pogodzić z tym i przystosować do tego, że na spotkaniu z klientem francuskim strona francuska w pewnym momencie, i to prawdopodobnie dość szybkim, przestawi się na język francuski. To tutaj znowu z jednej strony my to uważamy za coś niegrzecznego i nieuprzejmego wobec nas. Francuzi zwykle w moim doświadczeniu robią to automatycznie i można tutaj wysuwać powody takie jak różne zaszłości historyczne oraz to, że francuski był tym, czym jest teraz angielski przez bardzo wiele lat, ponad 200 lat był językiem, którym się posługiwała elita i ludzie wykształceni, więc może trudno im się... Taki Mickiewicz na przykład. Tak. Więc może trudno im się odzwyczaić. Ale jak już weźmiemy pod uwagę, że tak po prostu jest, to co czasami pomaga w tego typu sytuacji, zwłaszcza w kontaktach bezpośrednich, to jest nauczenie się paru słów po francusku, nawet rozpoczęcie spotkania tymi paroma słowami, które przełamią lody, typu bonjour, malheureusement, je ne parle pas français, i dzień dobry, niestety nie mówię po francusku, i pouvons nous parler anglais, czyli czy moglibyśmy mówić po angielsku. I to jest takie, wiecie, że już jest załatwiony w wielu sytuacjach ta kwestia takiego uszanowania tego języka, która dla wielu Francuzów jest ważna. No a umówmy się, nie każdy polski inżynier zna język francuski w stopniu komunikatywnym. Natomiast warto tych paru fraz się nauczyć. To jest w ogóle niesamowite, nie? Taki sposób, raptem zobacz, powiedziałaś dwa zdania, nie? Trzy zdania. Tak. To każdy to jest w stanie zapamiętać, a to tak dużo daje, bo Francuzi czują, że zrobiłeś ten wysiłek, żeby tak jakby uszanować, uznać ten ich język, tak jakby skłonić kapeluszem, coś takiego. Tak, widzę, że jesteście Francuzami, a teraz skoro robimy interesy, no to warto by było zacząć mówić w tym wspólnym języku. Ja mam to podobne doświadczenie z Hiszpanami, no i z Włochami teraz pracuję, słucham sobie podcastów po włosku, żeby lepiej ogarnąć, ale to naprawdę pomaga, nie? Tak znać trochę takich podstawowych słów. Czyli panie i panowie, jak pracujecie w IT i macie tych zagranicznych klientów, nauczcie się tych dwóch, trzech zdań w tym obcym języku. Nie tylko wzbogacicie swoje umiejętności, ale też będziecie mieli okazję zbudować bardzo fajną relację. Ten początek relacji jest taki ważny z klientem. A wiecie, że klient, który patrzy na was przychylnie, to jest klient, który później robi mniej problemów, więc jest bardzo praktyczne podejście do sprawy. Zdecydowanie. Warto się przełamać i parę słów nauczyć. Też ja spotykam coś takiego z kolei, że w takich projektach, gdzie pracuje się dla zagranicznego klienta, niech to będą Hiszpanie na przykład, tak jak w jednej z firm, dla których pracowaliśmy, oni na tyle słabo, jakby pracujesz na bieżąco, no jakby zespół polski, który dewelopuje jakieś fragmenty oprogramowania, współpracuje już bezpośrednio ze specjalistami IT po stronie hiszpańskiej. Więc to nie jest tak, że rozmawiają project managerowie, którzy na przykład często są bardziej tacy komunikacyjnie rozwinięci, tylko rozmawiają ludzie, którzy na co dzień zajmują się zupełnie czym innym, czyli na przykład tworzeniem softu. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak ta komunikacja działa, no to bardzo często Hiszpanie na przykład przerzucają z hiszpańskiego przez Google Translate i puszczają to, i puszczają to jako tą próbę porozumiewania się mailowo z Polakami, co przynosi czasami bardzo dziwne i śmieszne efekty. No jest teraz pytanie, jak rozwiązać to, jeżeli jest taka bariera językowa. To chyba za każdym razem inaczej trzeba by było szukać takiego rozwiązania, nie? Jak myślisz, Kasia? Tak, za każdym razem inaczej. No, z tymi Francuzami to już trochę o tym rozmawialiśmy. No, często oni jakoś tam mówią po angielsku. Czasami to jest kwestia tego, że ludzie znają angielski w wystarczającym stopniu tak naprawdę, tylko nie chcą albo mają taki zwyczajny ludzki opór przed tym, że coś powiedzą źle i tak dalej. To ja u Niemców często widzę też. Tak.
Czasami nawet takie właśnie napomknięcie, że o, dla mnie niektóre te zwroty po angielsku też są trudne, bo to też nie jest mój pierwszy język, czy nawet takie mówienie, jak to jedna z naszych koleżanek z zespołu mówi po elficku, czyli English as a second language, not first language, czyli mówienie trochę uproszczonym angielskim, a nie tutaj pokazywanie klientowi, jakie to elaboraty, jakich trudnych słów potrafimy użyć. To nie ta sytuacja, czyli upraszczanie tego sposobu, w jaki mówimy, nawet jeżeli znamy dobrze język. Czyli takie rozwiązania, jak te kwestie językowe ugryźć, to tak, jedna rzecz to jest tą, którą ty podpowiedziałaś, Kasia, czyli nauczyć się kilka takich zwrotów w tym języku obcym, w tym zwrotu, czy możemy proszę mówić po angielsku. To będzie jeden sposób. Drugi sposób, no Google Translate zawsze zostaje jako ten trzeci sposób, a drugi sposób byłby umówić się po obu stronach na takie, jakby kto jest tym interfejsem. Tak. Jeżeli na przykład cały ten zespół Hiszpanów mówi słabo, ale jest jeden taki, który mówi lepiej, a podjąłby się tej roli komunikacyjnej i z polskiej strony może podobna sytuacja, bo też nie oszukujmy się, że wszyscy tak znowu mówimy świetnie po angielsku, to może fajnie działać i też tworzy się w miarę upływu czasu taka fajna relacja. Tak. To by był ten drugi sposób. No i trzeci, jak już powiedziałyśmy, Google Translate nigdy nas nie zawodzi w komunikacji mailowej. A teraz są też te aplikacje do tłumaczenia przez voice, od razu przez głos. Także to też jest fajny sposób na spotkania. Tak, no tylko w ogóle tak właśnie rozmawiamy o tych różnych kwestiach związanych z komunikacją z klientem w branży IT zwłaszcza. Tak sobie myślę, że super, a jednocześnie warto porozmawiać o tym, jak tych klientów w ogóle pozyskujemy. Bo czasami też się może tak zdarzyć, że to nie jest tak, że stajemy po prostu przed tym, że korporacja sobie wybrała jakiegoś klienta. Wyobrażam sobie, że nasi słuchacze możecie też być w takiej roli, że czasami tych klientów też pozyskujecie. Tak, tak. Zwłaszcza polskie firmy IT, takie powstające od zera, no, widzą dla siebie i znajdują bardzo duże szanse i okazje na rynkach międzynarodowych. Także kwestia pozyskania takich zagranicznych klientów to jest po prostu super sprawa. Ty masz tutaj jakieś doświadczenia z klientami a propos właśnie pozyskiwania klientów? Mogę coś powiedzieć. Czyli tak, może powiem coś takiego, co robi wiele, wiele polskich firm IT. No ogólnie uderzają do Stanów. Tak. bo to jest wielki rynek, ale patrząc na to pod kątem takim też kulturowym, no językowo angielski, nie? To jest o wiele prostsze niż na przykład uderzać, wyobraźmy sobie na Węgry. Ani wielkość rynku, ani język, to w ogóle coś innego. Natomiast pod kątem kulturowym też jest bardzo fajnie i bardzo tak jakby łatwo robić ten biznes w Stanach. Kontakt ten międzyludzki, on wiadomo, jeżeli on odbywa się w tym trybie nawiązywania relacji biznesowych, to od razu się przechodzi też do tej rozmowy o biznesie. Także nie ma całych tych takich przygotowań długich, takiej jakby tej gry wstępnej między tobą a potencjalnym klientem, tylko po prostu prezentujesz swoją ofertę, jak dorwiesz już tego człowieka, możesz na przykład go spotkać gdzieś na targach, możesz go spotkać gdzieś na jakichś dniach otwartych, możesz go spotkać we wszelkich okazjach networkingowych, które sobie możesz stworzyć. Tak. I po prostu jak jedziesz tam i skumulujesz sobie ileś tam takich spotkań, to masz szansę na to, że z tych spotkań możesz wyjść z konkretami, zwłaszcza jeżeli rozmawiasz z odpowiednią osobą. Procesy decyzyjne w Stanach też są często zrobione w ten sposób, że do jakiegoś poziomu twój rozmówca może być w stanie zdecydować sam na temat tego, czy bierze ten deal z tobą, czy nie, czy bierze cię jako wykonawcę jakiegoś elementu, powiedzmy oprogramowania, czy nie. Tak. Więc jakby oszczędzasz sobie coś takiego, jak takie rozległe konsultowanie później w organizacji, albo na przykład rozmawiasz z reprezentantem, który później i tak nic nie ma do powiedzenia, tylko zanosi to do swojej organizacji, musi to być przedyskutowane i on ci znowu tą nowinę przynosi, czy oni was chcą, czy nie chcą, albo następne jakieś tam etapy ofertowania. Czyli w Stanach ten biznes jest powiedzmy taki bardziej wprost i myślę, że ten rynek też jest taki bardzo obiecujący. Taki prompt, nie? Taki szybki. Dokładnie, taki szybki. Kultura zorientowana na biznes. Jeśli chcesz zdobyć klientów w Stanach, to opowiadaj o swojej firmie w superlatywach. Nie baw się w jakąś taką fałszywą skromność, tylko opowiadaj o tym, jacy jesteś
jesteście świetni, bo w Ameryce każdy chce posłuchać o tym, że jesteście great, nawet great to jest trochę za słabo, może awesome i o tym, że macie jakiś enormous na przykład liczbę klientów albo jakieś fantastyczne wzrosty, a co najmniej fantastyczne pomysły na wzrosty, tak. Na wzrost biznesu i na to, co będziecie robić. Oczywiście w ramach rozsądku, ale używajcie takich słów w superlatywach. To też jest coś, co buduje taki pozytywny obraz was jako organizacji, która jest w stanie klientowi tą ekscytującą obietnicę dostarczyć. No to jest bardzo inna rzeczywistość niż na przykład zdobywanie klienta w Niemczech, gdzie zdobywa się tego klienta raczej krok po kroku, raczej przez taki systematyczny kontakt. I mogłabym nawet powiedzieć o takim przypadku. Pracowaliśmy dla jednego klienta, który chciał zdobyć sobie, czyli tak, pracowaliśmy dla jednej polskiej firmy, może tak powiem, która chciała zdobyć sobie rynek w tych krajach niemieckojęzycznych, przede wszystkim z nastawieniem na Niemcy. No, było to bardzo sensowne, ponieważ mieli część załogi niemieckojęzycznej. Niemcy są blisko, jest łatwość też takich podróży biznesowych tam do Niemiec, nawiązywania relacji. To nie jest to, co delegacja do Stanów i te długie loty, zmiana stref czasowych i tak dalej. Więc wydawało się to bardzo obiecujące. Ale próbując zdobyć te kontakty w Niemczech, no nie udawało się. I teraz po takim większym wniknięciu w tą sprawę okazało się, że dwa czynniki tutaj grały, na które na szczęście ta polska firma miała wpływ. Pierwszy czynnik to, czy mieli już uprzednie referencje z rynku niemieckiego, czyli potencjalni niemieccy klienci budowali postrzeganie ciebie jako dostawcy, tą wiarygodność twoją w ich oczach, pod kątem tego, czy już inne niemieckie organizacje skorzystały z twoich usług. To jest strasznie trudne, tak w ogóle zacząć. Tak, trudno jest dosyć zacząć. Startowy. Ale zobacz, jeżeli zrobisz na przykład jakiś jeden czy drugi mały projekt, nie musisz na nim super zarobić, ale może to nie jest projekt obarczony jakimś wielkim ryzykiem też dla tego potencjalnego niemieckiego. Nawet może zrobisz to dla jakiejś nie organizacji wielkiej biznesowej, tylko zrobisz to na początku dla jakiejś organizacji, nie wiem, dla izby gospodarczej, dla jakiejś organizacji pozarządowej, czy dla jakiegoś związku przedsiębiorców, czy coś takiego. To może być fajne, już taka twoja przepustka, że już na niemieckim rynku pracowałeś i jesteś sprawdzony. Masz też referencje w sensie do kogo zadzwonić, czy ktoś ci może pismo wystosować, że ta współpraca z wami była okej. No a druga kwestia jest taka i tutaj polskie firmy IT to może być dla was ciekawe. Klient, z którym pracowaliśmy, to była dość duża organizacja IT, taki moglibyśmy powiedzieć software house, czyli oni robili i oferowali różnego rodzaju usługi IT. Okazało się, że na rynku niemieckim to wcale nie jest zaleta, ponieważ jeśli znają się na wszystkim, no to tak jakby znali się na niczym tak dokładnie. Więc oni wyciągnąwszy wnioski ze szkolenia, które dla nich przeprowadziliśmy, zawęzili swoją usługę, swoją ofertę kierowaną do tych potencjalnych niemieckich klientów do dwóch czy trzech kluczowych obszarów i z tymi dwoma czy trzema kluczowymi obszarami uderzali do tych niemieckich klientów. Zamiast prezentować szeroki wachlarz usług na zasadzie zrobimy dla was wszystko, to oni zaczęli do niemieckich klientów prezentować jesteśmy najlepsi w tym i tym, tutaj możecie nam zaufać. Także zupełnie inna taka jakby rozmowa do klienta. I jeżeli ta sama firma chciałaby robić biznes w Stanach, to raczej by robiła, wiesz, ten wachlarz, nie? Także tak to można powiedzieć. No i jak w takim razie podchodzić do tej sprawy międzynarodowych klientów w IT? Jaką moglibyśmy dać radę naszym i polskim firmom, i polskim programistom? Myślę, że taka ogólna myśl, która tutaj przychodzi, to jest, wydaje się, no, prosta i oczywista, chociaż wcale taka nie jest w realizacji, to żeby się po prostu trochę przygotować. Czasami można przyjąć takie założenie, że ten klient, gdziekolwiek on by nie był, no to pewnie jest jakoś tam raczej nie najgorzej wykształcony, że z podobnej branży, to pewnie będzie podobnie jak z klientem tutaj na polskim naszym rynku. Albo nawet nieświadomie są podejmowane takie decyzje, że zachowujemy się w podobny sposób, jakbyśmy się zachowywali tutaj. Tymczasem takie przygotowanie, dowiedzieć się, co to za kraj, co to za kultura, czego można się spodziewać, jaki może być trend,
może po prostu zaoszczędzić wiele frustracji. Ja bym na przykład powiedziała, jak znacie innych ludzi, którzy już pracują z klientami z tego rynku, to zasięgnijcie języka, jak się z nimi pracuje, jakie są typowe problemy, żebyście nie byli tacy jakby zaskoczeni w tym kontakcie. Patrzcie, jak inaczej zrobić ten biznes z Francuzami, a jak inaczej ze Szwedami. To jest tak jakby niebo a ziemia, te czarne a białe, coś zupełnie innego, więc bądźcie na to przygotowani. Jak chcecie robić biznes z Francuzami, to nauczcie się robić też te miny. Oprócz tych paru francuskich słów, a jak ze Szwedami, to nauczcie się cierpliwości i tej wytrwałości w spotkaniach, bo to z kolei obiecuje ten długoterminowy, dobry kontrakt. No i też, jak wiemy, kraje skandynawskie zwykle dobrze płacą, więc warto się nauczyć tej cierpliwości. Czyli podejrzyjcie swoich kolegów po fachu, zasięgnijcie języka. Ja myślę, też możecie się informować trochę. Zapraszamy na przykład na blogu Etta, znajdziecie artykuł na temat zarządzania międzynarodowego i obsługi międzynarodowego klienta www.ettaconsult.pl. Tam sobie kliknijcie blog. A ten artykuł, o którym mówiłam, Why are the Polish people so rude? To taka ciekawostka, znajdziecie go u mnie na LinkedInie. No i co? Życzymy Wam dużo powodzenia i przyjemności w międzynarodowych kontaktach, w zdobywaniu, utrzymywaniu, obsługiwaniu. Komunikowaniu się z rozumieniu, nie wpadaniu w rozpacz, szał, frustrację, irytację, niepotrzebne skreślić. Z zagranicznymi klientami. Dziękujemy. Dzięki. Moi drodzy, gotowe. Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że nagranie się Wam podobało, że znaleźliście dla siebie tutaj trochę inspiracji, że coś Wam zarezonowało, że może u mnie też podobna sytuacja się dzieje, albo może coś byście od siebie jeszcze dorzucili. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co byście jeszcze dorzucili, jakie Wy sytuacje mieliście z międzynarodowymi klientami w IT, a może te sytuacje, o których opowiadałyśmy, zdarzają się nie tylko poza IT, no to by było bardzo prawdopodobne. Zapraszam, napiszcie też o swoich doświadczeniach. Materiały do tego odcinka znajdziecie na stronie www.okrokdoprzodu.pl. Przyznaję się, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, strona nie jest jeszcze gotowa. Mam nadzieję, że w momencie, jak ten podcast zostanie upubliczniony, to strona będzie już gotowa, a co najmniej bardziej gotowa i że tam rzeczywiście będziecie mogli znaleźć już materiały, a jak nie, to proszę o chwilkę cierpliwości, bo tam na pewno się znajdą. No i co, moi drodzy? Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że wytrwam w tym nagrywaniu podcastów. Bardzo, bardzo bym chciała. Zależy mi na tym, bo widzę to jako fantastyczną okazję do uczenia się, dzielenia się wiedzą i wymieniania się doświadczeniami. Do usłyszenia.